Cześć, jestem Marcin, witam z kolejnym odcinku na moim kanale, a to jest Crash on the Run. Kto by się spodziewał, że ta gra tutaj się pojawi? Cóż, ja się spodziewałem. Dobra, więc mamy tutaj Crasha. Jak znacie Crasha, to pewnie wiecie, tutaj jest Crash, tutaj Coco, nasza, jak dobrze pamiętam, chyba siostra? Tak? Poprawcie mi w komentarzach, jeśli się mylę. Dobra, czyli muszę tutaj dorwać doktora Cortex. Graliście Crasha, to wiecie, dobra. Pewnie go jeszcze spotkamy, więc... Okej, okay, mamy tutaj krótki tutorial, jak się gra. Okej, okay. Skacze, tu się idzie na bok. Spokojnie, ja wiem, jak się gra. Ja już nie raz takie coś grałem. Aha, to się po prostu klika, dobrze. Muszę zapamiętać, że to się klika. Bo jak nie kliknę, nie zrobię spin. Okej, okay, super. Mamy tutaj aku, tak? Tak, to jest aku. A tamten zły to uka. Dobrze pamiętam? Mam nadzieję. Okej. Okay. So far, so good. Wygląda nieźle. O, jest jakaś... Jakiś boss. Jakaś pszczoła. Dobra. Nie znam. Mam aku, dokładnie. I jest to jakby takie jakby drugie życie. Tak to można nazwać. Że jak coś mnie trafi, to... To nie umrę. Właśnie pokonałem bossa? Nie wiem, jak to zrobiłem. Power Jam? Okej, okay, dostałem. Ciekawe. Joki typ. To jest właśnie, to był właśnie Neon Cortex. Kurwa, wreszcie, już myślałem, że tu jajko zniosę, po prostu... Kurwa, kolejny loading. A, dobrze, już myślałem. Okej. Okay. Co to kurwa? Skorpilla. Skorpilla. Co za małpa? Co jest? Dobrze. Klikam w to. Battle i... Aha, i... Tutaj wchodzę do run. Dobra, czyli tu jest walka z bossem. Taka jakby... Czyli po prostu walka. Czyli każda runda to jest walka z jakimś bossem. Przestań z tym tutorialem, Coco. Coco, czemu mi to robisz? A, okej. Okay. Ej, w sumie to akurat było przydatne, ale... Nitro rozwaliłem! Dobre! Ej, bo normalnie to bym nie przeszedł. Normalnie to bym był rozjebany. Muszę dobrze patrzeć. Muszę... Uważać. Muszę patrzeć przed siebie, czy w ogóle mam możliwość przejścia. Kurde, co to jest za krab? Czy rak? Okej, okay, to jest checkpoint. Kurde, idzie rak. Idzie rak. Nieborak. Jak ugryzie, będzie znak. Pokażę wam,
że to tak działa, że generalnie... O nie! Klikłem za bardzo w czerwone. O, w żółte i... Myślałem, że przegram. Ej, bo... Bo nie trafiłem perfekcyjnie w zielone i miałem takie... Ej, okej, okay, o... Brr. Czemu? Co? Dostałem jakieś... Wampa Frucy, tak? To się nazywało? Jakieś inne rzeczy? Level up! Super! No nie mam. No i co mam zrobić? To mam tu ciulnąć? Nie. Co? Co to jest za tutorial? Ja po prostu... Ja nie wiem, co ja robię. I tutorial tu jest bardzo potrzebny. A, mam tutaj tego skina, bo generalnie zalogowałem się do tej gry przedpremierowo i dostałem skina z Zafarika, więc no spoko. I ostatnio w ogóle zauważyłem, że ma wyjść Ice Cream 4 i tam też możecie wejść na Google Play Store i się już zalogować, nie? Bo słyszałem, że ma być jakiś... Ma tam być jakiś klucz do ukrytego pokoju i... Wszystko bardzo elegancko, ciekawe! Dlatego ja was zapraszam tam pójść. O, tu mam wybór! Nie, ja nie chcę do domu! Ja chciałam przedłużyć grę. Chciałam, żeby odcinek był dłuższy, żeby więcej zarabiać. No kurde, nawet boss fightu tutaj nie było. Trochę dziwne. Collect? No klikam, no. I teraz mam. Ej, jakim magicznym cudem to mi się pojawiło? Ja trochę jestem confused. Tak troszeczkę, nie? Okej, okay, zbieramy jabłka. Jabłka, kurwa! Kurwy zbieram. Co? Wampa Frucy. Dokładnie. Ej, tutaj nie trzeba skakać. Może po prostu wejść. Okej. Okay. To jest bardzo przydatna wiedza. Okej. Okay. Myślałem, że umrę. Aha. Było ciekawe. Ale przynajmniej teraz tutorial mi nie mówi za każdym razem, co mam robić. O, i znowu walczymy z muchą. Obrzydliwe. Chujstwo. Co mam aku? Ej, to aku tutaj jest zbyt częsty. Patrz, ja mogę wchodzić w pociski i nic mi się nie dzieje. Ale i tak je unikam, bo jestem... Okej, teraz już nie mogę. No nie za bardzo w czerwone! No ja nie umiem takie coś! No nie! No biedny Helpi przy mnie cierpi, no! Okej. Aha. A i tutaj sobie to tak przyciąga. A i mogę sobie to tym przyspieszyć, ale znając życie, to
to ja za dużo tego nie będę mieć, bo to będzie, będą kryształki do zarabiania oczywiście twórców. To są takie kryształki, które trzeba kupić za prawdziwe pieniądze oczywiście, żeby twórcy mieli za co zarabiać jakoś, nie? Bo no w ogóle nie mówiłem, ale gra jest za darmo, nie? I żeby nie było, że na darmo się starali i robili tą grę, to zrobią po prostu takie właśnie kupowanie klejnotów. No ja się, kurde, no nie dziwię się, kto tak nie robi w tych czasach, nie? W sensie... Są gry, które są oczywiście takie, no to takie, no survival horror i takie rzeczy nie potrzebują takich płatności, chociaż FNAF AR to wiadomo. Dobra, FNAF AR to jest trochę taki duży wyjątek. Nie, też nie wiem czemu, ale jest. I... No takie gierki, na przykład Brawl Stars, albo takie trochę RPGi, to no mają takie płatności, nie? Mają. Ale... Takie gry typu... no, Bendy and the Ink Machine... praktycznie... Większość części z FNAF-a albo Minecraft, chociaż Minecraft też ma swoje płatności. W sumie Minecraft sam sobie jest za darmo. Dobra, Minecraft nie zapomnijcie, Minecraft nie jest za darmo. Za Minecraft trzeba płacić, ale są gry, które właśnie no, są za darmo. I nie trzeba nie trzeba w ogóle płacić. To jest taki Scott Cawthon, który tworzy Ultimate Custom Night i Pizzeria Simulator. Są gry, które są płatne. Takie jak nie wiem, wszystkie inne części FNAF-a. Są gry, które są za darmo, których można sobie zapłacić i dostać jakieś bonusy, i są oczywiście gry, za które się kurwa płaci, a i tak żeby nie było, nie? Że no you know, pewnie wiecie, do FIFA, no nie dość, że kupisz grę, to musisz jeszcze zapłacić za inne rzeczy. W sensie Simsy też. Dobra, Simsy i ten to wszystko. Simsy i FIFA to jest od tych samych ludzi, nie? Od tej samej filmy tutaj gry. No od tych samych generalnie twórców. No ale you know. To jest trochę takie. Opłacić za grę. Spoko. Ale jak już kupujesz grę, to chcesz full experience. Na przykład kupiłem sobie Detroit Become Human, to chciałem po prostu, no liczyłem na the best experience. O kurwa, jaka małpa, co jest? Ja mogę w niego rzucać? Rzucaj w typa! Rzucaj malinami! Ej, kurwa, nie trafiłem. Malinami trzeba go jebnąć. Ja wiem jak się bije takich szympansów. Co za typ? Jednak nie wiem. Trafiłem go. Okej, oczywiście. No ale jak mówiłem, kupiłem sobie właśnie Detroit, no i mam full experience. Zajebiście. Nie muszę nic dopłacać. A przyjdzie ci taki taka FIFA. You know, Simsy. Simsy w sumie nawet spoko, ale Simsy lubię tylko na początku, a później mi się nudzą. Lubię Simsy, ale nudzi mi się. Ok,
okej, weź go pierdolni. Jed. No i po nim. Zajebiście. Dobra. Kto chce, to może sobie właśnie wbić to na tą grę. Nie wiem, może są jacyś tacy bardzo wierni fani Crasha Bandicoota tutaj. Nigdy nie wiadomo. Którzy po prostu tęsknią za tym i zagrają wszystko. O kurde. Okej, to zaraz pójdziemy się bić ze słoniem. A nie, nie mogę. Wait. Uj. I nie mam. Wait. Bo ja... teraz mam. Teraz po prostu se wydam. Wam nie polecam wydawać, bo jak ktoś ma ochotę w to grać, tak normalnie ciągle, bo ja generalnie zagram sobie rundkę, żeby wam pokazać, że to istnieje. I no na pewno nie będę wydawać pieniędzy, bo na tyle bogaty to ja nie jestem. Dobrze. Od czasu do czasu to ja mogę pograć w tą grę. No jest bardzo, bardzo chillowa. Muszę przyznać, jest bardzo chillowa. Kurde, dzieci z piwnicy uciekły. Ja pierdolę. jest bardzo chillowa. Ja by ją polecić. Że tacy właśnie, jak mówiłem, wierni fani Crasha Bandicoota pewnie będą grać codziennie może nawet, więc doceniam. Dusza drog, zarąbiście. Ale ja tam sobie kupiłem sobie kolekcję wszystkich właśnie remake'ów tych pierwszych trzech gier i przeszłem na 100%. Tak, na 100%. Eleven zdążył chyba przejść tylko pierwszą grę, tak? Pierwszą, a ja kupiłem i przeszłem każdą, więc jakbym nagrywał, to mielibyście content, lol. Kurde, problemy techniczne w postaci dzieci w piwnicy. Zdarza się. Ja powiem trochę lepiej więzić swoich więźni. Tak to mogę nazwać? Nie wiem. O, ej, długa to runda. A, bo ja mogłem normalnie, ja mogłem iść do domu i tego nie robię, bo zbieram kryształki. Ej, to jest dobre, bo ja mogę tak w nieskończoność grać. Ja tak mogę. Ja nie muszę kończyć całej rundy. Ej, to fajnie, bo ja mogę sobie zbierać te kryształki, które potrzebuję, żeby później iść na bossa. To wcale nie jest aż takie głupie. No nie wiem, jak to jest z tą płatnością. W sensie czekanie na kryształ to nie jest trochę, to nie jest długo. Chyba minuta, jak się nie mylę. Uj, ale to jest coraz szybsze. Podoba mi się, tylko dość powoli to przyspiesza. Dość powoli. Dobra, myślę, że powoli to sobie też. Dobra, już idziemy powoli właśnie do domu. Do domu pójdziemy już.
najwyższy czas. A kuraku mi się skończył. Teraz jak umrę, to umrę. I to będzie przejebane, bo stracę wszystkie rzeczy. Ale jest dobrze, bo udało mi się. Dobrze, dobrze. Dużo tego zebrałem. Nie, można to nawet za reklamy podwoić. To jest za bardzo stonks. W sensie, dobra, reklamy, no. Dajcie mi reklamy, ja ci dam, daj mi reklamy, ja ci dam tutaj stonks rzeczy, nie? To zawsze tak działa. Dobra, idziemy się bić ze słoniem, bo czemu nie? Różowy, gejowski słoń, tak, gay elephant, czemu nie? Lulu. Idziemy tu. Czy ja mogę? Nie, nie mogę. Myślałem, że zrobię trickshot master, który rozwala dwa pudła na raz. Chyba nie tym razem. Chyba nie. Okej. Tu jest checkpoint. Jestem idiotą. Aku. Dobrze. Ej. Ale tu się zarąbiste rzeczy dzieją. Tu są zarąbiste rzeczy. To jest kozak. O, spadłem. Kozak. Okej. Mam podwójnego aku, czyli złotego. To było niebezpieczne. Ale tak w ogóle to jest całkiem dobrze. Jak William wróci, to sobie poważnie z nim porozmawiam o tych dzieciach, które trzyma w piwnicy, które sobie wychodzą, bo piwnica kurwa nie jest zamknięta i wychodzą sobie. Oczywiście drzwi domowe to tak są zamknięte, ale piwnicy? Nie! Po co zamykać w piwnicy te? Po co zamykać piwnicę? Nie! Będzie musiał sobie znaleźć jakiś kurwa garaż czy szopę, nie wiem. Co jest? Kurde, ej, co ten gejowski słoń robi? Ej, to jest jakiś czary mały. Patrzcie na niego. I jedz mu tą butelką. Okej. Już nie ma gejowskiego słonia. Już po nim. No. Gierka bardzo fajna, podoba mi się. Aha, i czy... O, levelowałem. Znów levelowałem. Save progress? Co? Collect. Okej. Dom. Z tym jeszcze nie walczyłem, ale potrzebuję takie ciulstwo. Co to jest? To jest takie coś. Ojoj. To ja to przyspieszam. Ja nie zamierzam tyle czekać na odcinku. Jakaś tragedia. Bijemy się z robotem. Robot. Myślę, że będzie robot, a po robocie będzie chill out. Tak, po robocie jest zawsze chill out, pamiętajcie. Więc tutaj to pierdolne, zajebiście. Ej, gra trochę wciąga. Nie powiem, że nie. Jest to właśnie w stylu Subway Surfers, ale... Takie...
Nie wiem, czy bardziej dynamiczne, bardziej... Nie wiem, wolniej to wszystko idzie, co jest trochę minusem. W sensie, wolno to się wszystko rozwija. Wolno to się... Z czasem to się powoli przyspiesza tutaj wszystko. Ale ja rozumiem całkowicie. Ponieważ to nie jest tylko bieganie, unikanie, to jest też no i zbieranie, tak jak to było w Subway Surfers, to jest też rozwalanie i niektóre, właśnie różne skrzynki różnie reagują, różnie działają, na przykład nitro, które nie możemy dotykać, inaczej tracimy życie. Albo na przykład takie zagadki. Nie wiem, TNT tutaj chyba jeszcze nie było, czy było? Nie wiem, nie przypominam sobie, że powinno być. TNT, które możemy właśnie, na które możemy... które nie możemy dotknąć, nie możemy zbić, tak? Ale możemy... możemy przeskoczyć... W sensie, możemy wskoczyć na to i później mamy 3 sekundy. Tak to było w oryginalnym Crash Bandicoot. O, jakie... Jakie dobre! Ej, dostał 2 hity, co jest? Ej, to było ostatnie, perfekcyjne, to mi się podobało. Chyba nie... Dobry koniec, dobre zakończenie, muszę przyznać. Roboty pokonane. Pokonane. Zrąbiście. Nie no, fajnie. Dobra. Starter. Ha! Wiedziałem, tutaj się kupuje rzeczy. Jak ktoś jest chętny, to może być. Ja tak za bardzo nie. Jak gram w grę jakoś długo, tak. Nie wiem, jak na przykład Brawl Stars, które mnie... Był okres właśnie taki... że to 2 lata temu... To, nie 2 lata temu, nawet 3. 3 lata temu to mi Brawl Stars strasznie wciągnął. No i też wydawałem pieniądze. Dzisiaj to takie mech. Znudził się. I... trochę żałuję tych wydanych pieniędzy, tak troszeczkę, ale z drugiej strony tak, no nie wiem, bardzo mnie to nie obchodzi. Nie wiem, po prostu mógłbym wydać te pieniądze na lepsze rzeczy, ale wtedy nie było lepszych rzeczy, więc ja to całkowicie rozumiem, nie? Tak samo jak ktoś z was wydawał też pieniądze na Brawl Stars, to, jak to każdy youtuber mówi, możecie zostawić łapkę w górę. No generalnie możecie napisać, czy lubicie generalnie wydawać pieniądze, czy tak nie za bardzo, bo ja generalnie no średnio. Właśnie ta gra to jest gra, którą robię od czasu do czasu, nie codziennie, nie wciągnęłaby mnie aż tak bardzo, żebym grał w nią non-stop 24/7, ale no od czasu do czasu bym zagrał. I jak mamy tutaj takie czekanie, minutę, 5 minut, ja bym tu przebolał, chociaż tu 45 minut, 3 godziny, ale to są już bronie, to już są bronie. Okej, ale to są akurat rzeczy, które są potrzebne do walki, a to są bronie, które nie wiem, czy są właśnie potrzebne, by wejść do jakiejś rundy, czy nie? Chociaż wątpię, ale już mogę się mylić. Nie no, ale taką minutę, 5 minut, to ja mogę normalnie przeboleć, po prostu... 5 minut, idziesz sobie do kuchni, zrobisz sobie herbatkę, jakieś tosty do tego. 5 minut już minęły praktycznie. Wracasz sobie z dobrą herbatką,
z tostami na talerzu. I 5 minut już minęły, już możesz grać dalej. To jest... To nie ma problemu. Ale kto co lubi, są ludzie też, którzy są mniej cierpliwi niż ja, którzy wolą sobie kupować takie klejnoty. I ja to całkowicie rozumiem. No. Fajna gra. Spoko. Nie, tutaj nie chciałem trafić. Mapka. Ej, tutaj mamy nawet 5 światów. Ej, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo duża, rozbudowana gra. Jak widzę. No, czyli jak osoba, która właśnie jest zainteresowana, ma bardzo dużo do roboty. Proszę bardzo. Link w opisie. Musicie sprawdzić. Tam jest wszystko podlinkowane, ponapisane. Jeśli mnie nie obserwujecie na Instagramie, to zapraszam. Czasami coś się pojawi. Na Discorda też możecie wejść, sobie popisać z ludźmi, czasami ze mną. No i na Discorda też możecie wysyłać fanarty. No. Za każdym razem bardzo się cieszę z fanartów, więc dzięki wszystkim osobom, którzy robią mi fanarty, albo tym bardziej osobom, którzy robią mi animacje, bo animacje to już jest wyższy poziom, nie? To jest, jak masz fanarta zajebistego, to animacja to już jest wyższy, to jest poziom wyżej, taki lewy respekt, który nie umiem tego opisać w słowa. To jest taki lewy respekt po prostu z mojej strony. Więc jeśli ktoś z was robił mi kiedyś jakąś animację czy fanarta, to bardzo dziękuję z całego serca. Możecie robić więcej, bo ja się zawsze cieszę. No. Discord to jest takie wasze miejsce. Moje też. Zapraszam. No i jeszcze mam drugi kanał też w opisie podlinkowany, na którym no za bardzo aktywny nie jest, ale coś tam jest. Może coś możecie się pośmiać tam, czy coś. Nie wiem, zawsze ciekawe coś obczaić, nie? No. No to ja dzięki za oglądanie. Jeśli film wam się spodobał, to zapraszam właśnie do innych produkcji typu produkcji. Co znaczy produkcji? No FNAF po prostu. nie tylko FNAF nagrywam. Też bardzo dużo innych rzeczy. Ostatnio ciśniemy dużo Danganronpa. Niektórzy lubią, niektórzy nie. No, to jest właśnie kwestia gustu. No, myślę, że za niedługo sobie też pociśniemy z Evil Nun 2. Więc jeśli jesteście ciekawi, to like, subik, dzwoneczki oczywiście, bo dzwoneczek musi być. Inaczej powiadomień nichuje nie dostaniecie. No to ja się żegnam, trzymajcie się, cześć!